Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Darko, zaczynamy kolejny odcinek serii Let's Play Seadox. I dacie ostatnim odcinku zostawiłem was w momencie, kiedy... ile was tu jest? Zostawiłem was w momencie, kiedy mieliśmy zdobyć wszystkie okręty. No i oczywiście w tym odcinku to zdobyliśmy. I oczywiście ja już zdobyłem kompulsywnie 4 okręty z 5, brakuje mi jednego. Vistia Man, ok. I tutaj. Są słabiutcy. Tak patrzę. Oczywiście nie zauważyłem jednej małej rzeczy, co niestety może mi zrobić mały problemik. Chodzi o to, że gunpowdery mi się kończą. No cóż, będzie ciekawiej w taki sposób. Ok, oczywiście robimy ten. Oczywiście jedna porada, tego że oni. Już zniszczyłem na juggle, nawet nie zauważyłem tego. Widzicie, oni się strasznie skupiają na żaglach. Więc najlepiej, oczywiście, oprócz Combat Repair. Pokaż mi, ile za ogiem masz. A, może nawet wejść. 186. Okej. Okej, świetnie sobie poradzili. Bez żadnego problemu. Szybko poszło. O, co ty mnie bijesz, frajerze? Leżeć. Okej, oczywiście tutaj nic nie ma. Cannonballs, ale czy leadball, ale mi nie są potrzebne. Okej. Zabieram oczywiście wszystko, co ma. I cześć. Okej, jak widzicie, powiększyłem mi się niestety ten. Ale za to mamy teraz wystarczająco dużo gunpowderów, żeby sobie lepiej z nimi poradzić. Okej, ktoś idzie im na pomoc. Trzeba będzie się pospieszyć. Okej, nie mamy przyspieszenia. Okej, dopłyniemy do niego. A! Bez problemów, widzę, sobie poradzili. Damy trochę Mary złota, będzie bogatsza, sobie będzie mogła kupić kosmetyki. Okej, gówno. Leżeć, psie. Okej, udało się. Okej. Drugi okręt jest nasz. Oczywiście zabieramy z tego plęksy, które nas potrzebne. Zatapiamy. No i teraz mamy jeszcze trzeci okręt, który tam mnie, tak powiedzmy, stresował. Okej, tam, jak ja mówiłem, ktoś próbuje im pomóc. Ej, ktoś jeszcze! Jest ich więcej! Okej, mamy tu jakiegoś polakrę. Zadajemy oczywiście bomby. O, skoro chcą się bić. Oczywiście moim priorytetem jest cały czas tamten drugi okręt. Więc tego, co mi przeszkadza, nie będę... Pójdę po prostu go rozbić. O, jak wiecie, już eksplodował trochę. A, jeszcze jebnąłem w nasz okręt, którego nie chcę trafić.
O kurwa, jeszcze mnie trafili. Gin. Okej, okay. Level up. Oczywiście idziemy dopaść na ten drugi, co mnie wkurzył. No i widzicie, praktycznie Holendrcy się skupiłem najbardziej na żaglach. Jeżeli chodzi o siłę. Okej, okay, teraz już jest gotowa na abordaż. Więc zakładamy bomby na tamtego drugiego frajera. O, powiem jeszcze w działko trafiłem. Okej, okay, jestem. Nie, to się stało, urwał się kawałek filmu. Dobra, na szczęście i tak się nic nie stało. Więc żadnych problemów. Kurwa! No, wypierdalać, no! Okej, okay, dobra, załoga zrobiła wszystko za mnie. Ej, wódka dla niej. Wódka, wódka, o, nie ma tak chlać. Okej, okay, idziemy dalej. No! Ja nie rozumiem, dlaczego ona nie ma ochoty walczyć. No kurwa, mogłabyś pokazać cyce. No! Dobra, nieważne. Okej. Okay. Załoga jak zawsze bije, a ja się rucham. Okej. Okay. Dobra. Trzeci poziom. No. Ładnie. Okej, okay, dla niej trochę broni. I leżeć. Okej, okay, trochę wódki, ale nie jest to potrzebne. O, rubin, zaraz się przyda. Okej, okay, trochę kapusty, nic ciekawego. Okej, okay. Oczywiście zabieram samookręt, niech będzie long way. Okej, okay, zabieram oczywiście tylko najważniejsze rzeczy, co mi są potrzebne. Okej, okay, udało się. Oczywiście mamy tam jeszcze tego kutasa, który tam będzie przeszkadzał, więc będziemy go od razu rozpieprzyć. Jak miło, jeszcze critical. No już ucieka, jest fajnie. Oczywiście zobaczymy, czy mogę go puścić stąd. Dobra, zostawmy go. Okej. Okay. Przeczekajcie tutaj sobie. Poczekam, aż ten syp odejdzie. O, jak miło widzieć trupy. Okej, okay, no i oczywiście wracamy do portu. Okej. Okay. Cindy Bay. Oczywiście Capster. I zanim oczywiście wrócimy do portu, zabieramy najważniejsze rzeczy. Dziękuję za załogę. Moglibyśmy stąd zabrać niektóre rzeczy. Na przykład rumik. A resztę się sprzeda. Okej, okay, more. O Boże, Headhuntersi jeszcze. You're just who we need, buddy. No wypierdać, nie mam ochoty z wami się bić, tym bardziej nie jesteście tego warci. Okej. Okay. Oczywiście zanim cokolwiek musimy iść naprawić nasz okręt. No idziemy oczywiście zgłosić, że nasze zadanie zostało poprawnie zakończone. A, takie małe info.
W grze jest mały bug, który nie aktualizuje zadania w tym. Oczywiście znalazłem jego fix, zobaczcie go za kilka dni. Oczywiście my oddajemy zadanie, dostajemy 200 sztuk, 1000 sztuk złota. No i oczywiście dostajemy kilka dni wolnego. Co się dzieje? Okej, coś się ma tu zdarzyć. O Boże. Jacy uparci z ci betantersi. Myślałem, że nie będę mógł wejść do środka. Strasznie irytujące. Okej, my idziemy sobie do sklepu. Idziemy posprzedać wszystkie te nasze gówna, które ten. Więc tak, sekloty są nam potrzebne. Moglibyśmy sprzedać plęksy. Nie są mi tak potrzebne. Rum zostaje, gunpowdery 1500. Szkoda, że broni nie mogę sprzedać, bo inaczej bym ją sprzedał bardzo chętnie. Rum troszeczkę za dużo go mam. Dostajemy na 17 dni. Z żarciem też według mnie trochę przesadam. A 40. Kurwa! 1500. Okej. Sekloty czyś dostają. Bomby. Rozładujmy, bo mamy też za dużo ich trochę. Tak po prostu zostawimy sobie tylko te najważniejsze rzeczy, bo zaraz przyjdzie, jeżeli się nie mylę, jeden z moich najbardziej paskudnych momentów w grze. Co się sami dowiecie. Okej. 3000. Oczywiście radzę w tej kampanii sprawdzić oczywiście, jak stoicie z wiatrem i czy macie dobrze. Damy trochę kasy tego. Okej, mamy trochę też zaległości. No, tak będziemy lepiej pracować. Okej, 12, jak widzicie, ładnie, z prędkością, nie mamy przepełnienia. O, no to idziemy oczywiście się przespać. O kurde, znowu... Kapen here. W nocy coś ma się zdarzyć? Siema, Mary. Co powiesz, żebyśmy poszli się ruchać? Podoba się ten pomysł. Okej. A mamy już fulla. Oczywiście prześpimy się do jutra. Potrzebujemy trochę załogi. Oczywiście taka mała info. Nie bierzcie się też za dużo, bo jeżeli tutaj będziecie mieć wystarczająco, to po prostu możecie mieć mały problem. A tak, jak widzicie, wiatr jest nawet szybszy. Okej, oczywiście zakładamy oficerów, co będą nam potrzebni. Nawigator, chodź do mnie long way. I oczywiście potrzebuję bossmana, co po prostu ma dobre na ten 65, 71, 73. Okej, to będziesz najlepszy ty. Okej, sprawdźmy, jak stoi z tym. Oczywiście musket salvo zapomniałem ci dodać. Łap. Okej. Jakie piękne te. No, staty, świetnie. Tutaj mamy już ustawione. Teraz powinniśmy być nawet o wiele szybsi. Sprawdźmy. No widzicie, 14.71, od razu się zmieniła sytuacja. Okej. Wychodzimy oczywiście na dwór, zobaczymy, czy coś się zaktualizuje teraz. Chyba nie. Okej. Wracamy na okręt. Ile okrętów. Okej, oczywiście jak widzicie, nie mogę uciec z portu. Więc tutaj dupa na razie. No to idziemy się przespać ponownie. Masz 15 tysięcy, żebyś mi tam nie marudził. Do dzień później. 7.30. Dalej nic się nie dzieje. No to prześpimy się do trzeciego dnia. Okej. Wzięliśmy sobie praktycznie 3 dni wolnego, w którym nasz przyjaciel Charles mógł się przespać. Czy teraz coś się zaktualizuje? Tak! Dlaczego do mnie biegniesz, facet? Siema! A mighty enemy squadron is a pirate of the coast of San Christopher. Okej, za to znam zaktualizowane zadaniem. Jak widzicie, że po prostu... Że miasto wygląda na to, że duży składron hiszpański do nas płynie. Co to jest bardzo niedobry znak. Okej, zanim oczywiście ten... Zobaczę, czy jest coś, co mógłbym użyć dla nas. Chyba nic. Okej. Oczywiście idziemy szybko do gubernatora zapytać się, co się tam stało.
nie Stor, kurde, tylko gubernator. Okej. Co się dzieje do cholery? The Pointly. Okej. Jak widzicie, praktycznie Duńczycy i Hiszpanie się złączyli, żeby nas wypierdolić w powietrze. Jesteśmy w Siege'u. No i oczywiście jesteśmy tylko naszym okrętem, więc co musimy zrobić? Okej, naszym kolejnym zadaniem jest płynięcie do Antiquam i musimy przejść przez Siege. To będzie naprawdę ciężko. Okej, dostaliśmy oczywiście jeszcze okręt, który będziemy musieli eskortować. Mówię na temat tego, coś Manuela, co będzie do eskorty. Musimy dostarczyć do Antiqua i pechać kurierem błyskawicznie do Guarda lub żeby po prostu zabezpieczyć się. Okej, wracamy do portu. Okej, oczywiście zadanie nie jest proste, dowiecie się dlaczego, bo taka mała informacja, nie próbujcie z nimi walczyć. Jeżeli będziecie walczyć z tym, co teraz nadejdzie, może nigdy nie uciekniecie. Okej, ja zaraz wracam, muszę iść do toalety. Zaraz wracam. Dobrze, już jestem. Jedziemy. Okej, wypływamy stąd. Oczywiście rozładujemy kule łańcuchowe i zmuszamy nasz okręt, żeby pojechał na west. Oczywiście, tak jak już mówiłem, okręty są niezniszczalne. A do tego, jak widzimy, mamy ich od cholery. 7 okrętów klasy pierwszej niezniszczalnych. Zakładamy oczywiście preliminary long way. Potrzebuję twojej pomocy. Zakładam oczywiście 2 skille, co przyspieszą nas trochę. No i oczywiście musimy zmusić, żeby nasz okręt, o którym mówimy na temat kurierki, po prostu stąd uciekł. Nie będzie oczywiście to proste. Oczywiście my, jeżeli uszkodzimy wystarczająco dużo żagli kontro, to będziemy po prostu mieć jakieś szanse na ucieczkę. Jak widzicie, po prostu oni będą się na nas koncentrowali. Oczywiście mówimy na temat kurierki. Więc trzeba jak najszybciej po prostu spierdolić stąd. Oczywiście, jak mówiłem, jeżeli macie szansę rzucić preliminary, zrzucajcie błyskawicznie. Czekam oczywiście na lepszy wiatr też. Wiecie, na szczęście tamte okręty się spakowują na kogoś innego. Więc dają nam wystarczająco dużą szansę, żebyśmy po prostu mogli uciec. Kolejny okręt się pojawił. Nawios się został zatopiony. Widzicie, żadnego damage'a. Jedynie co, na czym możemy zyskać, to jest tylko uszkodzić im żagle. Dlatego, jak widzicie, ja się pultam po prostu w to i z powrotem, żeby po prostu go zmusić do zwolnienia się. Bo wtedy po prostu inne okręty, które jedą za mną, nie powinny mnie po prostu dogonić. Oczywiście też musimy też szukać dobry wiatr. Oczywiście kurierka uciekła. Więc jej brawo. Ale my niestety jeszcze musimy stąd spierniczyć. Okej, 3-5, 3-6. Poczekaj, sytuacja, prędkości, okej. Kolejny okręt. Ile was tu jest? 9 okrętów. Kurwa, jeszcze strzelają niepotrzebnie. Poczekaj, jest prędkość. Okej, okay, temu mi się udało uciec. Ten nie dogoni mnie. Ten jest stabilny. Okej. Okay. Tam mamy jeszcze jeden okręcik. No chyba się uda. Jeszcze troszkę. Ej, jeszcze nie? Ten mamy stabilnie. Tamten jest wolny. Ten też. Aha, został mi polakrem. Aha, klasa pierwsza San Gennaro mnie dogania.
Niestety mijąc... Oczywiście, jak widzicie, tamten okręt sobie uciekł bez żadnego problemu. Wszystkie nas ścigają, jak widzimy. Więc faktycznie Siege nam... Teoretycznie już uciekł od nich. Okej, 4-6. Okej, tamci się zwolnili. Chyba poddają się. A jednak ten nie. O, trafiliśmy go trochę w żagle, więc... Lekkie szanse na ucieczkę mamy. I co, to jest troszeczkę jeszcze szybszy ode mnie, o 4. Wiecie co, ja chyba wiem nawet jak uciec mu. Ship, nie podoba się wam się to, ale nie mam wyboru. Jeżeli chcemy uciec, niestety trzeba też pożegnać się z niektórymi rzeczami. Okej, mamy, jesteśmy od niego szybsi teraz. Oczywiście szukamy lepszego wiatru, gdzie się da. Okej, no chyba się już uda. 2-1 kontra 2-3. Oczywiście zawsze radzę szukać jakiegoś porządnego wiatru, który by nam pomoże trochę się wybić. Jak zaczął, jak tam z fortem? Ej! Jak rozbili, Boże. A stąd się jara. Okej, udało się. Okej, mapa. Tak jak wiem, spierdalamy stąd i jak widzimy, zostało zaktualizowane nam zadanie. Okej. Oczywiście naszym pierwszym zadaniem jest pojechać na San John, więc pojedziemy na Antiqua. Oczywiście starając się nie trafić do tego. Oczywiście mamy mało czasu, więc musimy się spieszyć jak najszybciej. Okej, chyba mam teleport stąd. No, jeszcze nie. Okej, ile okrętów! Okej, San John. No i oczywiście more. Okej, oczywiście biegniemy błyskawicznie do rezydencji. Poinformować na temat tego, co się stało. Nie tutaj, sorry. Siema! A może z tobą? Okej. Okej, teraz poczytajcie. Okej. Udało się. Tak widzicie, teraz się przyłączył ten. Co oczywiście powinniśmy dać sobie radę. Oczywiście ten już popłynął do tego, deklantu, więc nie musimy wracać oczywiście o współpracę. No oczywiście stąd wynosimy się. Zobaczmy, jakie jest stanie nasz okręt, zanim pojedziemy, bo to walka nie będzie prosta. A, mamy całe zbudowane i nawet z załogą stoimy dobrze. Więc możemy nawet wypłynąć od razu. A, headhuntersi. Czekajcie, zrobimy tak. Okej, udało się. Pokażmy... To, jak widzicie, my jesteśmy zbudowani całej klasy pierwszymi. Ale załadowani! Dobra, będzie tutaj zajebista rzeź, jak tam wrócimy. Ale to dopiero zostawię specjalnie na następny odcinek. Ja dziękuję państwu za uwagę, nadzieję, że księg się wam podoba, bo ona jest oczywiście na tym odcinku. Siemandero!